Wszystkich. Łączę się. Przeciąg świątyni i złych żywiołów. Dobra, jesteśmy w mieście. Przy okazji zobaczyłem, że niektóre z tych rzeczy, na przykład napierśnik Larefa, można było zidentyfikować. Okazało się, że to jest napierśnik plus 1. Nadal nie jest lepszy niż ta kolczuga plus 3, którą zdarliśmy z kupców. Zobaczymy, może jeszcze więcej rzeczy z tych, które tam zgarnęliśmy, może... Może będzie dało się zidentyfikować na dodatkowy zarobek. Dobra, tak. Przede wszystkim dużo tutaj mamy takich rzeczy niepotrzebnych. Jestem nadmiernie obciążony. Na przykład krótki miecz nie potrzebujemy. Długich mieczów też nie potrzebujemy. Łuczni też już nie będziesz używał. Gdzieś twoja półpika zniknęła. Nie wiem gdzie. Tutaj z jakiegoś powodu ją przyniosłem, dobra. Jestem zbytnio obciążony. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Dobra, czy ty posprzedawałeś część swoich rzeczy, ale nadal jesteś obciążony, tak? No, nadal chyba mieliśmy jakieś ciuchy. Mamy też maczugę, której nie będziesz mógł sprzedać, bo nikt nie zechce jej kupić. Jakieś ciuchy. Coś jeszcze, czego oni nie skupują. Nie, tego potrzebujemy. Dobra. Tak, zbroje łuskowej również nie potrzebujemy. Ty kuszy nie potrzebujesz. Ach, proszę ciszej. Dobra. I tak, to miało do Mugoksa pójść. Dobra, czy możemy to zidentyfikować? Przedmiot jest zidentyfikowany. Dobra, zobaczymy później. Tak. To był też taki przedmiot laska uderzeń Larefa. Za chwilę wam ją pokażę. Złoty łańcuch, to najwidoczniej nic nie robi. Magiczna mikstura. A zobaczmy, co to za magiczne mikstury. Neutralizacja trucizny. Coś, co by nam się wcześniej przydało. Dobra, tak. Szmaragdy sprzedamy. To też sprzedamy. Srebrny naszyjnik może zobaczymy. Może sobie zostawimy. Może któryś z nich spróbujemy zakląć. Dobra. Te rzeczy kupiłem, bo miałem nadzieję je dać sojusznikom, ale skoro oni będą mogli je sprzedawać, to nie są mi potrzebne. A mam jeszcze dwa zwoje. Jeden zwój właściwie niezidentyfikowany. Kociej zwinności. Okej, to się przyda Lavosowi. Leczenie średnich ran. Dobra, zachowaj sobie. Dobra, co jeszcze mamy ciekawego? Miecze, jeden sobie zachowaj. Te szaty. Nie wiem, po co je brałem, ale nie są mi potrzebne. A jeden pierścień też sobie zachowam właśnie. Ewentualnie spróbuję coś go zakląć. Magiczny pierścień Larefa. To pewnie jest do zidentyfikowania, co? Dzięki pierścieniowi swobody ruchu Laref noszącego postać działa z wpływem zaklęcia swobody ruchu. O, to się przyda barbarzyńcy, żeby nikt go nigdy nie mógł zatrzymać. Dobra. Co poza tym? Czego ty masz zbroję skórzaną? Nie pamiętam. Czy to możesz oddać komuś? Czego ty masz dwie zbroje skórzane? A, bo jedną sobie wziąłeś. Dobra. Tak, krótki łuk, długi łuk, kusze niepotrzebne. No, jeden miecz sobie zachowaj. Buty mnicha. Kolczugę, do widzenia, hem kolczy też.
Pierścionek zostawmy tobie. Strój. Wszystko, czego nie da się kupić, oddawajmy tej pierdole. Dobra, płaszcz elfów, to możesz sobie sprzedać. Dobra. Tak. Ty ten pierścionek sobie nałóż. To może się przydać. Przybornik złodzieja. Tak, damy ci przybornik złodzieja, czy tego sprzedasz, czy nie. Nie chcę ryzykować. Dobra. Naszyjnik plemienny, chyba też na sprzedaż. Granatowy pierścień. To są magiczne? Nie. To sprzedajmy. Dobra. Coś jeszcze mamy. Co z tą laską? Właśnie, bo ona... to jest maczuga plus 2. I tego opisu nie do końca rozumiem. W każdym ataku może użyć od 0 do 3 ładunków. Jeżeli atak będzie udany, do obrażeń dodana zostanie liczba ładunków pomnożona przez 3. Ale ile to ma ładunków? Nie wiadomo. Się zastanawiam, czy to... Chcę komukolwiek to dać. Bo tak... Ty już masz swoją... magiczną. Właściwie możemy ci to poidentyfikować, stać nas, co? Oczuga plus 1, topór bojowy plus 1. Już wiemy, że jest tarcza plus 2. Ty już masz sobie całkiem niezłą broń. Ty też masz topór dwuręczny i półpikę, które dobrze działają. Jedyne co przydałoby się, gdyby były bardziej ulepszone magicznie, ale na to na razie nie ma opcji. Ty masz, też masz krótki miecz plus 1, to ci wystarczy. Ty w sumie masz długi miecz i długi łuk. Masz za bardzo broni do walki wręcz. Ty masz scimitar plus 1 do wręcz. To włócznie. Włócznie nie ma lepszego zasięgu. Sprzedajmy. Ten rękawice kolcze też. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś... To chyba wszystkie są zidentyfikowane, tak. Część z nich może się przydać do rzucania w trakcie walki. Dobra, mam tyle kasy. Zobaczmy, co tu mamy za przedmioty. Ochrony przed pozasferowcami. Mikstura leczenia. Okej. Okay. To też są mikstury leczenia. Tylko, że dopóki nie są zidentyfikowane, nie można ich stakować. No dobra, to chyba z grubsza by było tyle. Dobra, idźmy do karczmy. Odpoczniemy parę razy. I spróbujemy pogadać z różnymi ludźmi, zobaczyć, co oni nam powiedzą na to, na tego, na tym Larefie. Ruszam. I tak dalej. Dobrze. Dobra, czy coś chciałem zrobić? Co on tu z tobą robi? Co mogę dla ciebie zrobić? Miejsca u nas? Możesz zająć dowolny pokój na piętrze. Dobra, która jest godzina? 7. Dobra, czekajmy 8 godzin. I tak. Lavos. Stworzenie cudownego przedmiotu. O. Płaszcz odporności na przykład może zrobić. Tworzenie cudownej rzeczy. Dobrze by było wiedzieć, co to robi. Płaszcz odporności pewnie zwiększa odporności na ten, na obrażenia. Obrażenia elementarne. Dobra. Może mądrości zrobić. W sumie nie potrzebujemy żadnych tych do zaklinania, tylko po prostu potrzebujemy mieć czaro chyba i odpowiednio kasy. Eliksir skradania się, eliksir widzenia, diadem perswazji. Okej, okay, jakbyśmy mieli te rzeczy, na przykład majestat orła,
Moglibyśmy więcej robić. A właśnie, przecież mamy chyba nowy czar. Kociej zwinności. Dobrze. Super. Dobrze. Czy coś to więcej dało? Tak, rękawice zręczności. Koszt przedmiotu jest dosyć duży po prostu. Ale okej, okay, są fajne rzeczy, które będą dodawały do zręczności. Siły olbrzymia. Jakbyśmy mieli siłę byka, to moglibyśmy coś takiego robić. Fajne. Cena w PD 160 nie jest za dużo. A złota mamy wystarczająco dużo, żeby pokusić się w przyszłości coś takiego zrobić. Większe karwasze łucznictwa. Ciekawe, co to daje. Płaszcz elfów, tylko elf może zrobić, ok. Większa niewidzialność. Lisia przebiegłość. Prawdziwe widzenie. Karwasze pancerze. Też brzmi spoko. Korowa skóra. To chyba tylko mógłby zrobić ten druid nasz. Amulet mądrości, mocarne pięści. No, w sumie druidowi może się w takim razie przydać stworzenie cudownej rzeczy, skoro część jego czarów przyda się. Starych pięści tej naszej postaci pewnie prospięć na obrażenia zadawanych bez broni lub bronią naturalną. Okej. Okay. Może Anti będzie stwarzał w przyszłości magiczne rzeczy. Zobaczymy. A mów, Lavos też ma spisanie zwoju. A część z nich mógłby spisać. Ale na razie nie widzę potrzeby. No, nawet niektóre bardzo mało punktów doświadczenia. Jeden punkt doświadczenia za magiczne pociski. Okej, troszkę złota to kosztuje, ale może się przydać czasami. Dobra, nieważne. Lavos, czy coś chce zmieniać w twoich czarach? Może na razie zostawmy tak, jak jest. Dobra. A propos rzeczy... Dobrze. Leczmy się jeszcze. Dobra, i tak, słyszałem, że tu są jakieś organizowane nocami jakieś... Momencik, uleczmy się do pełna. Czy wilk jest pełny? Nie. Jeszcze wilka uleczmy. Tak jest. Nie. Sorry, zapomniałem. Ruszam. Natychmiast. Dobra, jeszcze jedno na Elmo. Dobrze. Dobra. W nocach to chyba są... Nocami tu chyba są organizowane... Z tego co słyszałem... Jakieś konkursy pijackie. Ale nie widzę nikogo. Co on tu z tobą robi? Co mogę... A nie, może na dole? Nie wiem. Nie, na dole są... Tak jest? ...pokoje. Okej, nie wiem, do kogo trzeba zagadać. Do ciebie? Co mogę... Nie będziesz teraz w domu ze swoją córeczką? Oczywiście, okej. Okay. O, czemu nie znamy? Może tak chcesz wziąć udział w zawodach w piciu? Dobra. Ty możesz wziąć udział. Może ty spróbuj z nim zagadać. Tak, chcę spróbować moich sił. Świetnie. Niech Ostral sędziuje. Hej, Ostral, chodź tutaj. Co tam, Tuperello?
chcesz zawodów w piciu? Kto się z tobą zmierzy? Ty? Kto jeszcze? Gadać. Obserwujesz innych zawodników. Wszyscy gotowi? Tak. Pijcie! Tak! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! No, Solowi idzie całkiem nieźle. Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Już tylko dwóch zawodników zostało. Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Okej, już tylko jeden. Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Na pierwszym poziomie na pewno nie dałoby się tego zrobić. Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Sol, ile jesteś w stanie wypić? Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Wszyscy gotowi? Pijcie! Tak! Okej, już zbliżasz się do limitu. Wszyscy gotowi? Ten wojownik jeszcze cię... Pijcie! Zwyciężasz! Wygrywa! Okej. A teraz Sol powinien się zachowywać jak Elmo. Okej, co do reszty ludzi? Okazuje się, że nie przeszkadza im, że ich ograbimy z ich wszelkich wszelkiego ich dobytku. Możemy wziąć młot. Moje sakwy są zbyt ciężkie. A poza tym nie. Ruszam. Ty. Da się zrobić. Okej. Z jakiegoś powodu ich się nie da okraść. Da się zrobić. Da się zrobić. Coś masz koszulkę kolczą. Dobra. Przyda nam się. Natychmiast. Ty, tylko trochę złota. Ktoś jeszcze tu jest? Nie wiem, zdawało mi się, że ktoś jeszcze pił, co? Chyba nie. Dobra, to tyle. Możemy czekać do rana. Chory jesteś, nie zauważyłem. Choroba. Dobra, czy ty miałeś coś na zdjęcie choroby? No możemy pójść do kapłanów, żeby nas uleczyli. Nie widzę nic z usunięciem choroby. Dobra, leczymy się u kapłanów i tak zamierzamy potem do nich pójść. Tak jest! Nawet nie zobaczyłem, kiedy coś takiego złapał. Dobra. Ale tutaj kilka bardzo fajnych rzeczy na sprzedaż za jedną sztukę złota. Młot. Albo tą piękną polszulkę kolczą i zbroję folgową. Za ile? 175 sztuk złota. No to już coś jest warte. Dobra, z tym napierśnikiem. Moment. Problem jest taki, że on jest gorszy od tej kolczugi. Czy daje premię plus 3 ze zręczności, ale ogólnie jest gorszy. Komuś chcemy to dać? KP plus 6? Ktoś jeszcze średnich zbroi używa? Nie za bardzo. Cała reszta naszej drużyny polega na lekkich. Elmo, to by go przeciążyło. Dobra, po prostu ją sprzedajmy. Dobra, a te rzeczy, skoro ich się nie zaklina, to się ich pozbędźmy. Tak, a to berło jakoś mnie nie fascynuje. Też je sprzedam po prostu. Dobra. O właśnie, czy ty coś masz?
Czy ty masz coś, co mógłbyś nam zaoferować na sprzedaż? Chyba nie za bardzo, co? Nie, w sumie nawet połowa tych rzeczy, które mu sprzedałem, to zniknęła. Okej. No dobra. Idźmy do Tyrjona, pogadajmy. Ciekawe, czy on nam coś powie. Z tą świątynią. A jak nie, to spróbujemy zagadać jeszcze do tych poszukiwaczy. Dobrze. Przygód, jak oni się tam nazywali. Ale czy ty umiesz ozdrawiać? Witaj ponownie w kościele. W czym mogę pomóc? Potrzeba mi leczenie. Pamiętaj, jakiego rodzaju leczenia ci potrzeba? To mu się leczenie choroby. Czyją chorobę należy wyleczyć? Jego. Bo leczenie choroby kosztuje 240 sztuk złota. Co? Ach, niech będzie. Leczenie zakończone. Dziękuję. I udław się tym. Dobrze. Nie wiem, czy druid ma gdzieś jakieś leczenie choroby. Jakieś zaklęcie. Zobaczymy, może na wyższych poziomach. Zresztą nie musimy patrzeć, mamy przecież taki fajny spis. Czary, czary, czary. Druid. Trzeci poziom. Nasz leczenie choroby na trzecim poziomie. Dobra. W przyszłości będziemy mogli się tym ochronić. Właśnie ciebie. Co ci to? Zmniejszenie zręczności. Nie, przeżyjesz. Czekam, aż samo zejdzie. Witaj ponownie w kościele. W czym mogę ci pomóc? Udało mi się oczyścić twierdzę na bagnach, Tyrjonie. Czy będziesz mógł mi dzięki czemu szybciej wrócić do domu? Obawiam się, że nie wrócę do domu, dopóki nie zastąpi mnie tutaj nowy kanonik. A teraz jeszcze słyszy się opowieści o niebezpiecznych organizacjach powstających w Nalp. Obawiam się, że zło nie do końca opuściło to miasteczko. Tam też musisz kierować swe kroki. Okej. No to chyba tyle. Czy mamy lokację tego Malp? Tutaj nie widzimy. Czy coś jeszcze możemy z tobą witaj, pogadać? Bono, w czym mogę ci pomóc? Nie. Dobra. Nieważne. Dobrze. Natychmiast. Właśnie. Jest jedna kwestia. Jeżeli chcemy, żeby Light wyszedł za mąż, żeby się ożenił z tą panną, to musimy ją częściej odwiedzać. Jak czytałem, że się ją będzie odwiedzać, to ona w końcu zacznie coś innego odpowiadać. Nie pamiętam tylko, gdzie ona była. Czy to było woźnica, czy ktoś indziej? Jeden z tych domów. Posprawdzamy, zobaczymy. Ludzie, idziecie? Ojejku. Znajdowanie ścieżek. Bardzo fajne. A, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Mugok zdobył czwarty poziom i tym samym zdobył zdolność przywołania zwierzęcego towarzysza. I dostałem... Dostałem bardzo jasne wytyczne, że to ma być monstrualny szczur. Z boską wolą. Ma się nazywać pan Kunkun. Tak? Momencik, żebym tak nie pomylił. Tak, pan Kunkun. Witamy w drużynie. A nie Kunkun. Na pewno będziesz bardzo przydatnym członkiem drużyny. Równie jak nasz wilczek Nathan. Dobra, a dlaczego nie mogę cię ustawić w szyku? Ciekawe pytanie. Na pewno cię nie ma w szyku? Czy ustawiasz z lewej z jakiegoś powodu? No nic. Dobra, pytanie, gdzie ta była młoda, zgrabna panna na wydaniu?
Nie tutaj, to nie było łaźnica. Z boską wolą. Jak już znajdę ten dom, to sobie zaznaczę, żeby następnym razem, żeby szybciej poszło nam, ale teraz muszę to znaleźć na nowo. Też nie było tutaj. Natychmiast. Da się zrobić. Czy to tutaj? Chyba tutaj, tak? Tak. Light zauroczył swoją powierzchownością. O, ty. Czego chcesz? Tylko tędy przechodzę. Tak? O, to ty. Czego chcesz? No cóż, to nie idzie zbyt dobrym kierunku. Jak leci, że szczęścia. O, to ty. Czego chcesz? To nie brzmi najlepiej. Zdawało się, że jakieś inne teksty będą. Dobra, spróbujmy od czasu do czasu do niej zaglądać. Może coś się zmieni. Dobra, mapa świata. Mamy nowe miejsce, Nulp. Odkryliśmy. A na razie pójdźmy jeszcze do wschodniej części. Zapytamy się tego czarodzieja na B. Co on myśli o naszych ostatnich poczynaniach. Miło znów cię widzieć. Mam kilka pytań. Słucham. W czym mogę ci pomóc? Nic. Miło znów cię widzieć. Słucham. W czym mogę ci pomóc? Ile jeszcze czasu wam zajmie budowa zamku? Obawiam się, że nasz zamek nie zostanie ukończony jeszcze przez kilka lat. Całe szczęście, że ten murarz to świetny gość. To dzięki niemu mieścimy się w planie. A jeszcze kilka pytań. Słucham. W czym mogę ci pomóc? Myślałem, że on nam zleci jakieś zadanie odnośnie tej świątyni, ale nie. Dobra, no to wymiana. Przepraszam, muszę obsłużyć innego klienta. Teraz możemy pohandlować. Dobra, co może ci się przydać? Rozmycie. Uroczenie potwora. Sterzek zimna, nie strach. Strach to już chyba mamy, nie mamy przerażenie. Drzwi przez wymiary. To jest chyba jakiś wyższy poziom, co? Sterzek zimna to też wyższego poziomu. Aż dużo czarów. Sieci. Teleportacji, spowolnienia. Prawdziwe uderzenie. Dobra, to co mnie interesuje, to te czary, które... Zobaczenie niewidzialnego może się przydać. Drugie to jest 180 sztuk złota. Drugi poziom nie jest... Drugie poziomowe zaklęcie nerdeczni nie są jeszcze drogie. Zdjęcia klątwy, promień lodu, czytania magii. Snu, porażający dotyk. Korony przed strzałami. Interesują mnie te czary, które zwiększają statystyki. Rodowa nawałnica. To się przyda na przyszłość. Żebyśmy mogli potem Lavosem jakieś lepsze rzeczy robić. Ogłupienie, to chyba trzeci poziom. Ognistej tarczy, wzmocnienia portalu, nieruchomienie potwora. Drzwi przez wymiary, okej. Nie masz interesujących nas czarów, to szkoda. Dobra, może w Nulp coś znajdziemy ciekawego. Lavos, jak sobie życzysz. Spróbuj skopiować zobaczenie niewidzialnego. Jest. Super. No i to tyle chyba. Nic więcej nie macie nam do powiedzenia, co? Czego ci potrzeba? Jest dużo do zrobienia. Czego sobie życzysz? Okej. Masz coś więcej do powiedzenia? Nie. No dobra. Natychmiast. Myślałem, że gra nas jakoś bardziej ewidentnie pokieruje w kierunku świątyni, ale nie. Dobra, to zanim tam pójdziemy,
szybki save i pójdźmy jeszcze na te pola Emridy. Tam mamy znaleźć coś dla Tyrjona. Trzy niedźwiedzie brunatne. A czemu by nie? Dlatego by nie, bo nas otoczą. Dobra. Ciekawe, czy są tak wytrzymałe jak te nasze niedźwiedzie, które przyzywaliśmy. Zobaczymy. Dobra. O, pan Kunkun już się bierze do roboty. Dobra, czy ty możesz się wycofać? Możesz. Możesz strzelić? Nie, nie za bardzo. Do usług. Z boską wolą. Teraz one się ruszą. Wow. Nie. Zabiły go od razu. A, bo miał tymczasowe obrażenia. I potem wszystkie ataki mi powchodziły. Okej, okay. Nie zamierzam. Nie zamierzam płacić za to. Może zróbmy z tym coś. Oczywiście. Za czasu. Dobra, tak lepiej. Jeżeli tym razem nas zaatakują, to może nie zginiemy tak od razu marnie. Dobra. Szkielety. Okej, po raz kolejny przydałby się kapłan. Dobra. Ale nie. Nie przewiduję problemów zbyt dużych. Teraz jakiegoś powodu nie możesz go zaatakować. Okej. Okay. Kunkun bierze się do roboty. Nasnoręcznie zagryzł szkieleta. A jakie ty masz obrażenia? 1d4. Okej. Okay. Oczywiście. I tak całkiem dużo jak na takie jakieś, nie wiem. Czym go atakujesz właściwie? Pazurkami? Dziobkiem? Oczywiście. Dobra. Dobra. A powinniśmy zmienić broń na sieczną. Szkielet od góry nas zaatakował. Oczywiście. Jak on może wykonywać atak okazyjny kuszą? Czegoś tutaj nie rozumiem. A więcej wychodzi z ziemi. Może zaszarżować? Świetnie. Dobra. Soul. Jego zaszarżuj. Dobrze. Ładnie. Zmniejszenie minus 5, tak, powinniśmy chyba siecznych tak używać. Przynajmniej tym, kim możemy. Dobra. Rasul, Sol. Weź topór. To się nie mają właściwie przy sobie? Chyba nie. Natychmiast. Okej, okay, ty masz kuszę. Coś będzie coś warte. Poza tym, nie wiem. Jakieś proste bronie. Dobra, idziemy dalej. Myślę, że możemy się spodziewać kolejnych zasadzek. Dosyć nudna lokacja póki co. Tylko zielona trawa i tyle. Tak się nie robi. Da się zrobić. Zero PW. Zero obrażeń. Okej. Okay. Dlaczego? Nie jest napisane dlaczego. Po prostu zero obrażeń. Okej. Okay. No tak, strzelanie do łuku. Z łuku do szkieletów. Nie brzmi jak świetny pomysł.
Szarża. Dobra. Też szarża. Dobrze, natychmiast. Dobra. Nieładnie. Leżeć. A, dobra. Stisz trochę więcej wylazło. Czy ty możesz ich zaszarżować? Właśnie, czy ty nadal na pewno nie masz zmiany formy, tak? Dobrze, oczywiście. Ty nadal atakuj tą półpiką, bo nie chcę, żebyś się tam wpakował. Dobra, Elmo, tutaj, rozpłatanie, nie. Okej, okay, dobra, czy ty możesz wejść między nimi, używając kroku pięcio... Możesz, dobrze. Super. To teraz liczę na rozpłatanie. Natychmiast. Ładnie. Super. Dobra, Lavos, ty się do niczego nie przydasz. Natychmiast. Podejdźcie trochę bliżej może. Oczywiście. Mugo. Masz miecz. Możesz spróbować coś z nim zrobić. Z boską wolą. Najwięcej ich powstaje. Szczęście, mamy wsparcie. Wsparcie zadało 0 obrażeń. Okej, okay. Anti, weź swój sejmitar, oni nie powinni być, wrażliwi na broń plus 1, mam nadzieję. Oczywiście. Będziemy ich w bliskiej walce kosić. Dobra. Ruszam. Bardzo liczyłem na to trafienie. Tak jest. Da się zrobić. Dobra, w sumie ty możesz zaśpiewać. O, coś nam przyszło, inspiracja. Inspiracja chyba zwiększa jedną wybraną umiejętność. Z tego co pamiętam. Oczywiście. Chyba nadal przywołanie odwagi najbardziej nam się przyda. Jak sobie życzysz. Znaczy zwiększenie odwagi. O, pan Kunkun rusza do ataku! Niestety za daleko był przeciwnik. Dobra, na szczęście dużo pudeł. Dobra. Tak jest. Okej, chyba zaatakowałem przez przypadek kogoś, kogo nie chciałem. Dobra. Natychmiast. Super. Darmowe punkty doświadczenia lecą. 150, 150. Na następny poziom potrzebujemy 10 tysięcy. No ale cóż, powoli leci. Tak, na szczęście niezbyt często nas trafiają, nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. Oczywiście. Okej, okay, na takie muszę uważać, nie ma potrzeby dawać im dodatkowych ataków. Dobra, w sumie powinienem trzymać tab, bo tutaj szukamy jakiegoś pierścienia dla Tyrjona czy coś takiego. Jak coś będzie, to mam nadzieję, że tab to podświetli. A pan Kunkun może po prostu nie potrafi. W sumie mam dwie teorie. Albo mamy maksymalną liczbę postaci i nam nie pozwala dodać kolejnych, po prostu nie ma portretów kolejnych, dlatego nie ma tutaj pana Kunkuna. Albo szczury nie są zbyt sprytne, żeby pojmować coś takiego jak poruszanie się w formacji. Tu mamy
jakiegoś niedźwiedzia. Dzieje, że nie zmasakruje Sola, tak jak poprzedni niedźwiedź. I olbrzym. Okej, niedźwiedź dołączył do walki. Musimy na niego uważać. Zastanawia mnie ten olbrzym. W każdym razie musimy na nich szarżować, bo jak nie zrobimy tego my, to zrobi to wilk. Tego nie chcemy. Dobra. Szarżuj. Jak rozkażesz. Chyba nie 27 obrażeń. Ty na razie się schowaj za nimi. Oczywiście. Nie wiem, co ten olbrzym zrobi. Oczywiście. Nie chciałbym, żeby wlazł na kogoś, kogo nie chcemy. On też ma 3 ataki. O nie, panie Kunkun, uważaj, wystawiasz się na olbrzyma. Okej, Mugox. Jak sobie życzysz. Nie trafiasz. Dlaczego nie trafiasz? Bo rzuciłeś 8, to jest KP 14 zaledwie. Okej. Ruszam. Niech inni strzelają. Light, serio? Trafienie? To trafienie czy nie? O co tutaj chodzi? Kontra KP 13, trafienie, ale nie trafia. A the hell? Dobra, na razie nie widzę potrzeby wydawać zaklęć. Po prostu tak strzelajmy do niego, ile możemy. Nawet też nie trafia. KP 25. On ma 25, a nie 14. Nie wiem, dlaczego tutaj pisało 14. Okej, to może być problem z trafieniem go. Anti, czy coś chcemy od ciebie? Może weź procę i też spróbuj do niego trafić. Proca ponoć dobrze działa na olbrzymy. Pan Kunkun. Cóż, miło było cię poznać. To zwykłe trafienie było? 15 punktów obrażeń obuchowych. Myślę, że szczur by przeżył coś takiego. Ale pan Kunkun nie. Znaczy, wilk by przeżył coś takiego, ale pan Kunkun nie. Dobra. Atakujmy go wręcz. 14 PW skaleczenia. On ma dużo życia. Dobra. Ty spróbuj się do niego zakraść. Od tyłu. Oczywiście. To może się przydać. Dobra, Mugo, zapomniałem. Ty masz 4 poziom, masz zaklęcia, ale tobie nic nie dałem. Później się tym zastanowimy. Na razie strzelaj. Dobra, ty możesz spróbować uderzenie dźwięku. Okej, rzut obronny udany, tylko 2 punkty obrażeń. Niezbyt fajnie. Dobrze. Dobra, Lavos. Spróbujmy jednak go przerazić. Jak bo inaczej życzysz? To może nam tutaj trochę napsuć krwi. No, nie przeraził się ciebie, okej. Oczywiście. Potrenuj trochę nad przerażającymi twarzami, czy co tam. Dobra, Anti. Dobra,
Zróbmy nasz standardowy trik. Tak jest. Czyli flankowanie niedźwiedziami. No cóż, przynajmniej wziął na siebie. Masralny szczur jeszcze żyje. Okej, możemy go ocalić, tylko musimy go rzucić na niego jakieś leczenie. Dobra, spróbujemy to zrobić. Dobra, ruszaj do ataku, Elmo. Fajnie, pudło. Mniej fajnie, że on. Ty też spudłowałeś. Dobra. Nie powinien mieć już ataku. Oczywiście. Okazyjnego, mam nadzieję. Oczywiście. Okej, 12 PW. Nie najgorzej. Czy ty możesz go uleczyć? Ustabilizować. Dobrze. Niepowodzeniem, okej. Czy nie lekkich ran? Dobra, przynajmniej nie zginie. Natychmiast. Dobra. Uśpienie na pewno nie zadziała. Pasowa strzała Melfa też nie musi zadziałać koniecznie. O, okej, jednak zadziałał. Super. Dobra, anti. Dobra, to na zadziałało całkiem nieźle. To może zróbmy tak jeszcze raz. Jak sobie życzysz. Okej, niedźwiedziu. Tym razem na pewno się uda. Okej, kto obrywa? Elmo. Elmo, oddaj. Dobra. Soul. Natychmiast. Ładnie. Oczywiście. Fajnie, że się na łotrzyka nie skupił. Monstrualny. Dobra. Tym razem na pewno umarł. Próbował wstać i go był w zasięgu ataku i cóż, zdarza się. No, zmarnowaliśmy czar na niego. Niekrytyczne, ładnie. Dobra, teraz tak. Potrzeba leczenia średnich ran na Elmo. Nie, mamy wszystkie czary zużyte. Okej, okay. Leczenie lekkich ran na Elmo. Fajnie. Dobrze. Lavos. Ognia. Oczywiście. Nie na niedźwiedzia. Na niego. Śmierć blisko. Już 100 obrażeń mu zadaliśmy, okej. Okej, szkoda, że pudła. Czy ty potrafisz tak na odległość leczyć? Z jakiegoś powodu tak. To się przyda. Jak sobie życzysz. Dobra. Są przerażające jego ataki. Elmo, czy gdybyś chciał się uleczyć? Nie masz potek, bo ci nie dałem potek, bo bałem się, że je sprzedasz. Dobra. Dobra. Udało się. Okej, może weszliśmy do tej walki jak niezbytnio przygotowani. Dlatego ponieśliśmy duże obrażenia. Ale jakoś poszło. Dobra, momencik. Ty żyjesz nadal, panie Kunkun? Jak sobie życzysz. Nie żyjesz. No cóż, było miło. Jak sobie życzysz. Ale to wiesz, nie możemy kolejnego przywołać z jakiegoś powodu. Może musimy odczekać jakiś czas? No cóż. To jest jak z płotką, zawsze jest kolejna, więc. Jak rozkażesz.
Co my tu mamy? Dobrze. Zielona kolczuga elfów, ciekawe. Przeszywane rękawice. Długi miecz. Natychmiast. Ty coś miałeś przy sobie? Tak jest. Na pewno jest magiczne. Będziemy musieli to zidentyfikować, te skórzane buty my. O tym nic więcej tu nie ma, co? Jeżeli nie zabrałeś nam przedmiotu, którego potrzebowaliśmy. Nie, bo już nie masz na szczęście więcej miejsca. Dobra, nie wiem co tu szukaliśmy, chyba jakieś broszki czy pierścienia, tak? Nie wiem, bo nie mam tego zapisanego. No cóż. Nie wiem, czy chcę tutaj odpoczywać, ani rzucać identyfikacją. Może lepiej nie. Dobra, mam jeszcze jakieś leczenie? Nie bardzo. Dobra. Zawsze możemy dać ci po prostu jedną z tych potek, które nam tyle zalega. Elmo, na zdrowie. Że to nie jest to, co zazwyczaj pijesz. Ale też dobrze. Ci zadziała. Dobra, to na razie tyle. Tak, niezbyt ciekawo wygląda ta lokacja. Próbujemy ją zbadać do końca, przynajmniej jeżeli nie natrafimy się na kolejnego olbrzyma wzgórzowego, który potrafi wciągnąć 130 punktów obrażeń. No, ale zobaczymy. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.